Manko, z tej strony Giegorg, witam was w 6. odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3. Trochę szybko to idzie, ale teraz można Cape Dan dokończyć. Pokazałeś mu! Hej, ale mu dokopałem! Nie wiem, czy nie będzie problemu, żeby on na mnie zginął. Nie wziąłem potek, to błąd. No jest safe jeszcze, że przejdę z kinią, tak. Jakie jedzenie? Trzeba by się uleczyć. No to niedużo, no to 20 HP da. No, przecież mamy pieczeń, która daje 20%, czyli 40 HP po 20% z 200 to jest 40. Muzyka z Gothica 2 oczywiście, soundtrack z Corinis. Jakby inaczej mogło być, dajcie mi jeszcze chwilę. No. Teraz finał niecałe 2 giga. A bitrate wygląda dość dobrze. Chodź tu, Jak on miał? Jak śmiesz mnie atakować? Tam są strzelcy i mamy problem. Ja sobie wolę robić Wiedźminie w takim miejscu, by się nie dało zrobić tego save'a, ale... Pokazałeś mu! A gdzie jest nasz Cyrus, jak on tu miał? Kurde, jak ten się oddać mu potkę, tą 55. Ale nie, on nie traci zbytnio. Ten złom tu jest jedzenie, który można... Tam była sztaba magicznej rudy. Skrzynie, których się nie da oczywiście otworzyć. I światło, w razie czego. Tu raczej wszystko widać, chociaż ustawiłem w grze mniejszą jasność, bo było za jasno jak dla mnie trochę. No jasne, bo tam już... A, ten taki ziomeczek na drodze, będzie trzeba mu oddać tą skrzynię. Ciemnych miejsc w jaskini nie widać w ogóle. Abym sobie światło rzucił. I FPS może spaść. Kurtis to jest w innym mieście, to jest Sfaring, to jest Cyrus. Idziemy. Będzie ciężko, ale on powinien przyblokować paru przeciwników. Panowie, ale... Ani kroku dalej! Walczcie tam, chłopie, potkę łyknę. Albo nie zdążę nawet. No właśnie, on ich nie chce blokować. To jest taki problem. Teraz się na nim skupili, a on musi przeżyć jakoś. Dobra, powinno wystarczyć. Nie robię quick save'a, bo... Nasz Cyrus może już nie żyć. Chociaż powinno być tak zrobione, żeby on sobie radził. Pancerze bandytów z Gothica 2. Miły akcencik jest w tym. Hej, ale mu dokopałem! 100 reputacji Cape Dan, ale... Radzę uważać tutaj, bo jeszcze może być z jeden czy dwóch bandytów, a ja nie chcę w głupi sposób paść. Ortega nie żyje. Co? Naprawdę? Niedobrze. A ja myślałem, że dopiero zaczynamy. No cóż, więc wracam pełnić nocną straż. Cała przyjemność po... Byście 50 expa, sami byśmy nie dali rady.
A tu nam pomaga ten Cyrus. Nie będę tu jeszcze światła marnował ani pochodni. Tu wy nie możecie nic widzieć. W sumie tak może być. Można zawsze grę rozjaśnić, ale to brzydko wygląda. Noś tam jest jeszcze. Rozerwę cię na strzępy. To to, czego się obawiałem. Ej, Bezi, biegnij. Jest źle, jest bardzo źle. No oni odpuszczają zaraz, mam nadzieję, i można sobie podjeść. Szczęście da radę zrobić to. Bo ten skrzynię znaleźć oliwy do lamy. Nie jest to zbyt efektywny sposób leczenia. Aha, no i jednego HP zabraknie. Tak? A nie. A nie, bo nie było 100... Musiałoby być 159. O, jeszcze na plusie 9 HP. Jedzenie też cenna rzecz, a ja ten złom muszę zbierać jeszcze. Zawsze to trochę golda. Mało, ale początek gry to jest. Ortegi nie przeszukałem. Plany. No, poleciałem tu szybko. Więc jednak cię dorwałem. A ich tu jeszcze trochę jest. Nawet te zbrojki mają różne. Fajnie, kolego. Jak ja mam cię przeszukać? No to dwie, a było pięć. No i właśnie tu jest problem. A mogę się zamiast tego kowalstwa nauczyć na pewno? Nie wiem, czy miałbym... Nie siadaj, Bezi, na tym stołku. Tyle PN-ów. A zabrakłoby trochę. Chciałem zebrać ten patyk. Nie będę piekł jednego mięsa. Po czym później wychodzę, a tu jakiś potwór. I mi się zginie, będzie kurde mięso mi się przydało. Za ciężkie. Tylko to bezwartościowe jest z tego co wiem. No, opancerzony rabuś ma ciężki pancerz bandyty z Gothica 2. Za ciężkie. Za ciężkie. To był też pancerz szkodnika. Za ciężkie. Średni w jedynce, tylko on był niebieski, ale to... Każdy fan gry powinien wiedzieć. Wymaga talentu, fajnie, to lutnia była chyba. Tarcze troszkę kosztują. No nie powinno być raczej lagu. Bo jednego bandyty nie zebrałem, ale... To raczej nie przeszkadza, to teraz wyślę, żeby było na jutro. Bo dzisiaj o 20 dostaniecie poprzedni odcinek, czyli 18. A jutro na 10 rano, żeby był odcinek. Nie są tu jakieś arcyprzydatne rzeczy. Gdzie jest to ile skrzyń? Tej oliwy do lamp. 4. No właśnie, jeszcze jedna, jak dobrze pamiętam, gdzieś tu była. No nie mogę jej znaleźć. A to trzeba koniecznie znaleźć. Jak tego nie znajdziemy, to będzie tak trochę... Czyżby naprawili to, że można tu wskoczyć, ale w Wiedźminie by się na przykład dało. Ale nie ma co porównywać gry z 2015 roku do gry z 2006 roku.
czy takiej, która wyszła strasznie niedopracowana, ale teraz wszystko takie wychodzi. Ale wtedy tak nie było. No nie wiem, gdzie może być ta skrzynia oleju. Do lamp. Ona gdzieś tu musi być, tylko nie mogę jej znaleźć, bo jestem gałgan po prostu. Musi być. Są te dźwięki jaskini poprzednich części gry. Nie dostałem przypadkiem spela na otwieranie. Nie. Jak kule ognia, to spoko. Była tu ta skrzynia, mógłbym przysiąc, chyba że tu jest. Nie ma tu. No i zajdzie pół odcinka na szukaniu skrzyni. No nic mi się tu nie podświetla, żeby to gdzieś tu leżało. Może będziecie to lepiej widzieć, że na filmie ten... Mogę wam zawsze rozjaśnić na YouTubie. No kurde, i cała wyprawa. Gdzie jest ta jedna skrzynia? Najwyżej nie będę tego questa robił. O. O, nie mogę tego naprawdę znaleźć. Gdzieś zauważyliście, to piszcie w komentarzu. Teraz się można do Cape Dan. Paczek z bronią tu też raczej nie było. Danina została złożona. A jak tu się telefon zablokował, jak stoper jest włączony? O. I teraz powinien nas puścić. Z Urukiem? Możesz wejść. Uruk na ciebie czeka, Mora. Nie będę pracował dla niego. To ty jesteś tą morą, która tak bardzo się przysłużyła naszemu miastu. Moi wojownicy o tobie mówią. Mam nadzieję, że nie... Szanują cię. Trudno do ciebie dotrzeć. Przywódcy orków nie zadają się z byle którą morą. Mamy ważne zadania w służbie naszego własnego ludu. Nie zajmujemy się sprawami niewolników. Od tego mamy najemników. Co jeszcze możesz mi powiedzieć o Xardasie? Gdy do nas przybył, prawie przegraliśmy potwarik. Wtedy jednak odebrał morom magię run. Nasz drugi atak na Faring sprawił, że zamek zamienił się w rzeźnię. No tak, bo paladyni bez magii. Opowiesz mi więcej o tym Faring? Faring to forteca w wysokich górach przy przełęczy prowadzącej do Nordmaru, w pobliżu waszej stolicy Vengardu. Stacjonują tam nasi najsilniejsi wojownicy. Podróż do Faring ma dla Mory sens tylko wtedy, gdy jest ona słynnym gladiatorem. No tak. No nie będę robił dla niego zadania. Z węzelkiem pogadamy, może odbijemy miasto. Ale skąd ja mam wziąć do cholery 3 paczki broni? Mam tylko 2. Chyba że 2 trzeba było załatwić. On nie ma paczki broni do sprzedania. On ma w Ciulgolda, a ja trochę rzeczy mam z tych bandytów. Pokaż mi swoje towary. Nie będę do Silden leciał aż. O, to jest nawet fajny. Może kiedyś będę miał, jak kupić ten miecz.
No bo na razie z finansami jest biednie. Tu można sprzedać to gówno warte. Pójdziemy pogadać z Wenzelem, tylko kupiłbym se pancerz. A do Cape Dan mamy zawsze teleport przecież, do Redok też. I to zawsze trochę. Co jest? Aha, no mówił, że to szybko, nawet nie chciało mi się czytać tego. Że wyślej orków i wybije buntowników. Pokazałeś mi. Ja gram w stronie Adanosa albo Xerdasa, jak wolicie, ale ludziom pomagam wygrać. Nie jest ze mną aż tak źle. Mamy oko na wszystko. Tak. A ci dwaj orkowie to tutaj co robili? Pokaż mi. Jesteś w porządku. Ale to 6 koła kosztuje. I nie jest zbyt dobre. To ma 25, 25, 30. To ma 10, 25, 20. A najchętniej kupiłbym sobie te 2 pancerze. To jaką cholerę mi? Nie mam złota, żeby kupić ten pancerz lepszy. Na czym można by tu zarobić? No, winko widzę, że jest całkiem przyzwoite. Nie no. A jakieś rośliny? Nie ma na czym zarobić, naprawdę. Za to dużo nie dostanę. Ja raczej w kowala się nie będę bawił, więc... Jesteś w porządku. Ile te 2 pancerze ma? Jesteś w porządku. Mamy jeszcze troszkę za mało. Kupiłbym sobie, bo te pancerze to jednak trochę wspomnień z poprzednich części gry. Ale nie zarobię 2000. Wezmę najpierw ten silniejszy pancerz, który swoją drogą... Aha. Mam amulet, który jest trochę warty. Czemu to by... What? Lekki pancerz buntownika wygląda jak ciężki pancerz strażnika z Korinis. Ale zdajmy to, bo pośród orków w takim pancerzu się nie da. I idziemy do Cape Dan. Spróbujemy wioskę odbić, jak mi się udaje, to nie do końca możliwe, ale no. Zawsze można przyjść później, punktów nauki nie ma, bo wydałem na kowalstwo. O, tu będzie stać nas na pancerz lekki po podbiciu tego. Trzeba by się złodziejstwa nauczyć. A nie no, ten pancerz jest podobny, tylko tamten miał więcej metalu. To wygląda jak ciężki pancerz strażnika z Korinis, tylko taki skórzany bardziej czysto, bez metalowych wzmocnień. Stań! Wszystko jest możliwe. Chcę przejść. Możesz wejść. Naprawdę myślisz? No, 100 reputacji więcej się nie da mnie. A tu? Już to wiem. Fajnie bezi. Za ciężkie. I... Za ciężkie. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Jak ja mam się tam dostać? Skończył się czas na gadanie. Z tego będę. Ale... więcej kłopotów. Ja się tam dostać nie mogę. Powinien być. Nie mam spela na otwieranie. Nie mamy oko na wszystko.
Może da mi klucz, jak spytam się o tego. Jeszcze w ogóle z jedną postacią warto pogadać. Co się stało? Nigdy nie widziałeś człowieka i przestań się uśmiechać jak idiota. Czemu nie zajmiesz się czymś innym niż przerzucaniem gnoju? Dlaczego? Bo zmusili mnie do tego orkowie. Kazałem ci się przestać głupio uśmiechać. Nie zawsze byłeś świniopasem, prawda? A któż z nas zachował stanowisko sprzed wojny? Spytaj wszystkich, którzy nie chcieli się poddać. Przed wojną należałem do milicji tego miasta. Inos wie, że wszystko bym oddał za powrót do dawnych, dobrych czasów. Należysz do buntowniczego podziemia. Buntownicy. Nienawidzę tego słowa. Jesteśmy prostymi ludźmi, którzy nie chcą się podporządkować okupantowi. Przysyła mnie Javier. Byłeś więc już w Redok. Dobrze wiedzieć, że wciąż istnieje. Dziękuję za informację. Jak mogę was wesprzeć? Tutejsze życie nie jest pozbawione zagrożeń. Kogo mam zabić? Nie, dostarcz nam broń. Nic specjalnego, po prostu 3 paczki broni. A skąd ja mam wziąć te 3 paczki? Kiedy rozpocznie się rewolucja? Sami sobie nie poradzimy. Orkowie mają przewagę liczebną. W latarni więziony jest potężny paladyn Wenzel. Z jego pomocą zaryzykowałbym atak na orków w Cavedan. No tak, ale skąd tą paczkę wziąć? Nie, może u Wenzela leży, bo nie ma tutaj tej 2 paczki z bronią. Nie ma skąd brać tych paczek. A magazyn bym sprawdził. Tą chatkę, w której tam jest ten Deckard, bo tu w magazynie to nie ma. Jasne, czemu nie? No, tu opierdzieliliśmy. Powinien był wiedzieć. Nie, tylko skrzynie, to mnie nie zadowala. Jak mam tam wejść? Chyba najpierw będę musiał iść w takim razie do Montery, powybijać po drodze wszystko, no... Nie da się wejść do Wenzela, to trochę mi się nie podoba, tak. Tylko wypytam o zadanie, ale oczywiście nie będę ludzi wypinił. Usiłuję wypędzić buntowników z regionu nadbrzeżnego. Są wszędzie. Nawet w tym mieście. Nie udało mi się jeszcze odnaleźć ich kryjówki. Niewolnicy nazywają ją Redok. Dla mnie to gniazdo szczurów. Co z buntownikami wewnątrz miasta? Do tej pory nie udało mi się ustalić tożsamości ich przywódcy. Sokin syn doskonale się ukrywa. Odszukaj go i wyeliminuj z obiegu. Co zrobiłeś, aby odszukać Redok? Moje oddziały patrolują region nadbrzeżny dniem i nocą. Schwytałem nawet paladyna i codziennie go przesłuchuję. Bez powodzenia. Nie chcę gadać. No tak. Chcę porozmawiać ze schwytanym paladynem. Siedzi w latarni. Rób z nim co chcesz. Ja nie mogę z niego nic więcej wyciągnąć. O, tak jak myślałem. Tu buntowniczego podziemia w mieście nie będę niszczył. A skąd mam do cholery wziąć 3 paczkę z bronią? Klucz to powinien pasować. Naprawdę myślisz, że... Człowieku, czego chcesz? Nie ma tu paczki. O nie, tylko nie to. Błagam. Ach, nie jesteś orkiem. W gotiku dwójce. Jak się tu dostałeś? Kim jesteś? Nazywam się Wenzel. Jestem paladynem. Pochodzę z Montery. Walczyłem tam z orkami. Odzyskałem twój puchar. Dobra robota. Jestem z ciebie dumny. Ten puchar trzeba zanieść magom ognia.
To ognisty puchar, bardzo rzadki i niezwykle cenny. Niestety, nic więcej o nim nie wiem. Czemu ty jesteś więźniem, a nie niewolnikiem? Jeden z ich łowców niewolników zaciągnął mnie tutaj i sprzedał orkom. Od tej pory orkowie przychodzą tutaj codziennie i mnie przesłuchują. Chcą, abym zdradził im położenie obozu buntowników Redok. Co wiesz o Redok? Redok to jedyne na całym wybrzeżu schronienie dla buntowników. Pierwej zczeznę, niż powiem komukolwiek, gdzie ukrywają się moi bracia. Gdzie jeszcze znajdę buntowników poza Redok? Wszędzie. W całym kraju są ludzie przeciwni władzy orków. Ukrywają się w lasach, jaskiniach, na urwiskach. Orkowie nigdy ich wszystkich nie wyłapią. Nie spoczniemy, póki nasze królestwo znów nie będzie wolne. Gdzie jest tam Montera? Na północy. Aby tam dotrzeć, musisz przebyć łańcuch górski rozdzielający wybrzeże od reszty krainy. Co się wydarzyło w Monterze? Pewnej nocy, tuż przed świtem, miasto otoczyli orkowie. I tyle tego było. Niemal połowę z nas zabito, reszta trafiła do niewoli. Uwolnijmy to miasto. Wielu już proponowało mi udział w tym przedsięwzięciu. I? Dopiero przy tobie wierzę w szansę powodzenia. Mimo to dwóm osobom będzie bardzo trudno to osiągnąć. Dobrze się nad tym zastanów. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Gorzej już być nie może. Powinien być. Znajdziesz w tym miecz, który mnie nigdy nie zawiódł. Ukrywałem się tam, zanim Gamal mnie uwięził. Na pewno masz coś lepszego do roboty. No mnie Wenzela, a napiszcie im w komentarzu, gdzie jest ta trzecia paczka z bronią, bo nie mogę jej znaleźć. Tu. Nieważne. Dobra, oddam to do tego Pchila i możemy... Naprawdę myślisz, że... Ale Gaugan jestem. Oddam to do niego i możemy... kończyć odcinek. I znowu na pulpicie koniec odcinka, jak i początek. Muszę OBS-a ogarnąć, bo tak to się nie da po prostu. Jeszcze podobno słychać mnie tylko w jednej słuchawce, to też nie dobrze. Mam tu 3 paczki broni dla was. Dobrze, nawet doskonale. No. Dziękuję. Masz, zapłacę ci za nie. Rozmawiałem z Wenzelem. Doskonale. I jak? Pomoże w rewolucji? Owszem, tak właśnie zakładam. Doskonale. Idź, uczyń go swym towarzyszem broni. Ja zmobilizuję resztę miasta. Pomożemy ci, gdy już zaatakujecie orków. Na czym dokładnie polega ta rewolucja? Będziemy wiedzieli, że nadeszła odpowiednia pora, jak tylko zaczniecie walczyć z orkami. I pamiętaj, szansę powodzenia będziemy mieli tylko wtedy, gdy zabijesz wodza orków w mieście. Rozumiem. No, muszę sejwy zrobić i kończyć odcinek. Jest Ortego mu dało, trzeba iść po miecz Wenzela z podziemiem. Też jest zakończone. Więc no cóż. Teraz no niestety trzeba się pożegnać, albo niestety. Po tej to komputer fajcie. No to wiem, co to za gra była, ale dobra, mniejsza o to. No sorry, ale tak muszę robić, bo mnie działa skrót klawiszowy, a mam pod F12. Halo, komputer. Więc no cóż, do zobaczenia w następnym odcinku.